Miło mi Państwa powitać na kolejnym wydarzeniu towarzyszącym wystawie Drzewo Życia, Drzewo Pamięci 1915-2018. W imieniu organizatora Centrum organizatora wystawy Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio oraz Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana chciałabym wyrazić tutaj wdzięczność wydawnictwu Uniwersytetu Łódzkiego i profesorowi Arkadiuszowi Morawcowi za to, że zdecydowaliście się Państwo włączyć w te wydarzenia wystawowe, poszerzyć je o te refleksje dotyczącą właśnie literackich wątków dotyczących ludobójstwa. Powiem tylko, że zarówno dopełniając obowiązku wobec grantodawcy, że zarówno wystawa, jak i część towarzyszących jej wydarzeń jest finansowana z budżetu miasta Łodzi. Teraz, żeby już nie przedłużać, to oddam głos prowadzącej spotkanie Natalii Królikowskiej, która też wprowadzi godnie naszego gościa. Dziękuję. Bardzo mi miło, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Dziękuję wydawnictwu oraz profesorowi Morawcowi, że zaprosili mnie do prowadzenia tego spotkania. Nie jest to pierwsze spotkanie z profesorem tutaj w tych murach. Bo dwa lata temu rozmawialiśmy o jego poprzedniej książce poświęconej Zofii Romanowiczowej. Dzisiaj spotykamy się przy okazji wystawy oraz przy okazji wydania kolejnej książki profesora. Książki, która jest pozycją naprawdę wyjątkową, którą w recenzji w nowych książkach nazwano nawet przełomową, której recenzentem był również profesor Głowiński, no, która zbiera właściwie same pozytywne recenzje, bo jest to książka naprawdę wyjątkowa i od tego chciałabym właściwie zacząć. Mówię również, że chciałam podkreślić to, że profesor jest przede wszystkim historykiem literatury, tak? I w swojej książce zajmuje się przede wszystkim literaturą. Wydaje mi się, że często jest pan pytany o rzeczy związane z historią, rzeczy związane z polityką, prawda? Z jakąś próbą oceny, powiedzmy, pewnych postaw na przykład, tak? Postaw Polaków na przykład, tak? No to jest długa dyskusja, która w polskiej humanistyce się toczy, tak? Poczynając tutaj od eseju, powiedzmy, Błońskiego, Biedni Polacy patrzą na getto. Ja jednak chciałabym w tej rozmowie przede wszystkim skupić się na historii polskiej literatury XX wieku i na tym właśnie, jak polscy pisarze prezentowali wątki ludobójcze w swoich utworach. No właśnie, a więc od tego chciałam zacząć, czyli z jakie miał Pan jak gdyby założenie, tak jak pan definiuje, do której definicji ludobójstwa Pan się jak gdyby zbliża, tak? I które stanowisko w tym sporze właśnie o na przykład o wyjątkowość zagłady Żydów, tak? Które stanowisko jest Panu najbliższe, tak? Czy faktycznie Holokaust był tym paradygmatem ludobójstwa, tak? Pomimo, że nie był ani pierwszym, ani ostatnim ludobójstwem, tak? I no, może za dużo pytań, przepraszam emocją, tutaj głos profesorowi. Ja zawsze deklaruję, że nie jestem historykiem, bo boję się pytań, na które nie potrafię odpowiedzieć. Nie mam kompetencji w zakresie historii, jestem literaturoznawcą i śledzę, powiedzmy, literackie świadectwa rozmaitych aktów ludobójczych. Jeśli chodzi o samo ludobójstwo, ja nie lubię tego słowa. Ono jest bezsensowne tak naprawdę, bo ludobójstwo oznacza co? Zabójstwo jakiegoś ludu, czy zabójstwo jakiejś grupy ludzi. Dalej trzeba by to dodefiniowywać. Ja, szczerze mówiąc, użyłem w tytule książki tego określenia, ponieważ ono jest powszechnie używane. Natomiast wolę określenie masowe zbrodnie. Ono jest lepsze, bo nie trzeba precyzyjnie definiować. Poza tym wiadomo, że mamy definicję Rafała Lemkina i tę definicję, którą znamy z konwencji ONZ dotyczącą ludobójstwa. Ona też wyraźnie precyzuje, co podpada pod ludobójstwo, a co nie. Ale trzeba pamiętać, ja też jej nie lubię, dlatego że ona jest ograniczona. Na jej ograniczenie wpłynął m.in. Związek Sowiecki, Francuzi. Bo próbowano tą definicją objąć także klasy społeczne, które podlegały likwidacji, na przykład Kułacy w Związku Sowieckim. Sowieci zablokowali
ten punkt w tej definicji. Z kolei próbowano tam wprowadzić coś, co dzisiaj nazywa się kulturobójstwem. W odniesieniu do narodu polskiego przejawem tego mogłaby być germanizacja. Ale podobnych aktów dopuszczali się na przykład Francuzi w swoich koloniach i oni zablokowali z kolei to. Także widać, że ta definicja mogłaby wyglądać inaczej, ale ze względów politycznych jest taka, jaka jest. I no, są wszystkie definicje regulatywne, więc ja używam tego określenia, bo ono jest używane i w domyśle wszyscy myślimy, że ludobójstwo to są te największe zbrodnie. One nie muszą być oczywiście największe pod względem liczebności, bo być może przybywają takie zbrodnie, które pod względem liczby ofiar są większe od tych, które podpadają pod definicję ludobójstwa. Jeżeli, prawda, masakra w Srebrenicy jest bez wątpienia uznawana za ludobójczy. Znamy inne mordy, gdzie ofiar było więcej, które generalnie pod tę definicję nie podpadają. Mnie raczej interesują zatem masowe zbrodnie. Natomiast niewątpliwie jest tak, i co do tego nikt nie ma wątpliwości, że zagłada Żydów, zwana Holokaustem, Shoah, uznawana jest za paradygmat, ale teraz kwestią jest to znaczy, w jakim sensie ona jest tym paradygmatem prawnym, naukowym, czy dla mnie ona jest przede wszystkim paradygmatem dlatego, że jest to zbrodnia najlepiej znana, najlepiej rozpoznana, najlepiej opisana, po prostu, o niej wiemy. Mówię my, Polacy, Europa, świat zachodni najwięcej i właściwie każdy akt ludobójczy jest odnoszony do tej zbrodni, której ja nie uznaję za zbrodnię wyjątkową, chyba że z takim zastrzeżeniem, że właściwie każdy akt masowej zbrodni jest pod jakimś względem wyjątkowym. I oczywiście zagłada Żydów posiada pewne cechy specyficzne, ale inne akty ludobójcze też posiadają pewne cechy specyficzne. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz wypowiadałem głośno wśród kolegów czy koleżanek literaturoznawców tę tezę, że wydaje mi się, że zagłada Żydów nie jest w żaden sposób wyjątkowa, to patrzono dosyć dziwnie na mnie i od razu na przykład taki argument wysnuwano, no podejrzewano pewnie antysemityzm, albo mówiono, ale przecież komory gazowe to prawda i tak dalej. To ja bym mógł odpowiedzieć, ale maczety to na przykład tylko, prawda, tutaj, a pałki na przykład tylko w Kambodży i tak dalej, więc... Ponieważ zagłada Żydów zawsze mnie interesowała, to w pewnym momencie, no trudno tego nie zauważyć dzisiaj, zwłaszcza kiedy mamy tutaj obok, prawda, kamienice, które stanowiły getto. W ramach tego getta mamy kamienicę czy budynek, który był częścią getta cygańskiego, że nazistowskie ludobójstwo jest kategorią znacznie pojemniejszą niż zagłada Żydów, że te ofiary są różne. Jakby chodzi mi, moją intencją generalną, ja myślę, że to jest taka intencja etyczna, chodzi mi o to, żeby upowszechnić wiedzę o tym, że te akty ludobójcze były różne, że dotyczą one różnych grup narodowych, społecznych, etnicznych itd., itd. I zająłem się tym tylko dlatego, że literatura polska, ku mojemu zaskoczeniu, zawiera pewne teksty, które dotyczą rozmaitych aktów ludobójczych, nie tylko dotyczących zagłady Żydów, nie tylko dotyczących eksterminacji Polaków przez Niemcy hitlerowskie, bo pewne, jakby to powiedzieć, wyczyny, których dopuścili się Niemcy w stosunku do Polaków, posiadają cechy tej definicji ONZ-owskiej ludobójstwa, jak na przykład kradzież dzieci, na przykład, prawda, czy likwidowanie inteligencji w ramach akcji Inteligencja czy akcji AB, więc możemy mówić także o przynajmniej częściowym ludobójstwie dokonanym na Polakach przez Niemców. Ale to są rzeczy, o których pisano. Przecież historycy napisali już mnóstwo monografii i literaturoznawcy, czy my jako czytelnicy po prostu wiele książek dotyczących tych kwestii, czy filmów też, prawda, oglądaliśmy, więc to są sprawy znane. Natomiast moją intencją było wydobycie tych tekstów i tych przypadków, które są mniej znane, a być może nie mniej horrendalne niż zagłada Żydów. Na spotkaniu, które otwierało wystawę poświęconą zagładzie Ormian, w rozmowie z pisarzem ormiańskiego pochodzenia, Bozganianem, zapytał pan go o to właśnie, czy zagłada Ormian, pamięć o zagładzie Ormian
nie została jakby przysłonięta właśnie przez pamięć o Holokauście, o Shoah, o zagładzie Żydów. Chciałam właśnie teraz zapytać o troszeczkę zapytać Pana o to pytanie, które Pan zadał pisarzowi, bo byłam wtedy na tym spotkaniu również i on nie udzielił jakiejś jasnej odpowiedzi. Pan właściwie częściowo odpowiedział sobie w pytaniu, tak? Przywołując właśnie przykłady literackich polskich reprezentacji, które podejmowały ten temat dość wcześnie. Trzeba tutaj wspomnieć na pewno o książce Zofii Naukowskiej oraz w późniejszych tekstach również, tak? Nie tylko stricte literackich, tak, ale na przykład reporterskich podejmujących ten temat. To chciałabym, aby odbyć się Pan troszeczkę do tego swojego pytania z tamtej rozmowy, tak? Ja zatytułowałem ten rozdział, który poświęcony jest literackim echom zagłady Ormian, prolog, dlatego że nie pogrzebałem we wcześniejszych tekstach literatury polskiej. Nie miałem na to czasu, jestem na to zbyt leniwy, ale na przykład u Sienkiewicza znalazłem takie pasusy w jego listach, które no, ewidentnie dotyczą aktów ludobójczych. Przy czym Sienkiewicz, co ciekawe, niektóre ludy lubił bardziej, a niektóre mniej. W listach z podróży po Ameryce pisze, ja to jako motto dałem w tej książce, pisze coś takiego, to nie jest jego pogląd, to jest jakby opinia komunizm białych ludzi, którzy wypychają Indian z ich ziem. Pisze coś takiego, biali zupełnie nie uważają Indian za ludzi, wytępiani zaś ich poczytują za zasługę wobec ludzkości. Człowiek biały ma takie samo prawo tępić Indian jak grzechotniki, szare niedźwiedzie i inne szkodliwe stworzenia. Zdanie sprzed niecałych 150 lat. W listach z Afryki, to jest 1893 rok, wspominał o innym, dzisiaj już analizowanym akcie ludobójczym, czyli zagładzie Tasmańczyków, niemalże całkowitej. I tutaj jakby zdaje się Sienkiewicz rozumieć trochę Anglików, albo rozumieć w cudzysłowie pewne słabości Tasmańczyków. Pisze właściwie w sposób horrendalny. Anglicy, którzy kolonizują od dawna, liczą się z tą psychologią dzikiego człowieka i umieją się liczyć, a jednak i pod ich panowaniem różne dzikie narody wyginęły zupełnie, nie wskutek prześladowania, nie tylko z powodu łyski i zaraźliwych chorób, ale także i dlatego, że cywilizacja okazała się dla nich za trudna, a życie zanadto złożone. Tasmańczycy wymarli podobno po prostu z rozstroju nerwowego. To nie jest ironiczne określenie. Tak z kontekstu tego zapisu Sienkiewicza wynika, że no, jakiś taki słaby naród się pojawił. Nie mógł znieść tej cywilizacji, na którą między innymi łyski i choroby się składało i no cóż, byli ich nie ma. Ja spodziewam się, że w XIX-wiecznym podróżu pisarstwie takich ech zagłady jest więcej. Ja tego nie przeszukałem. Myślę, że w ramach badań postkolonialnych dużo tego typu wiadomości niedługo otrzymamy. Oczywiście zatytułowałem ten rozdział dotyczący zagłady Ormian prolog, bo też często mylnie zagłada Ormian postrzegana jest jako pierwszy akt ludobójczy w ogóle, a czasami się doprecyzowuje, że w wieku XX. Oczywiście wiemy, że na początku XX wieku Niemcy dokonali masowego mordu plemion Herero i Lama w Afryce Południowo-Zachodniej, czyli są tereny Namibii, ale polska literatura z tego co wiem nie reagowała na te zbrodnie. Reagowała literatura angielska pod postacią znakomitej książki, czyli Jądra Ciemności, na ludobójstwo dokonywane przez Belgów na Kongijczykach. A teraz już jest trochę tekstów w języku polskim dotyczących tej zbrodni, głównie są to wiersze. Ale dawnych tekstów, tak mi się wydaje, ja nie wiem, czy tak jest na pewno, ale taką zbrodnią, jakby pierwszą wyraźnie dostrzeżoną w Europie, była właśnie zagłada Ormian. Ona spotkała się z echem, znaczy z echem też gdyby nie Jądro Ciemności, gdyby nie działalność paru misjonarzy, zwłaszcza skandynawskich, to Belgowie by pewnie mocniej przetrzepili Kongijczyków niż to uczynili. Natomiast z Ormianami jest taka sytuacja, że ponieważ rzeczywiście Niemcy byli zaangażowani
w I wojnę światową i byli koalicjantami Turków. I sporo też misjonarzy skandynawskich między innymi. To zdjęcie, które Państwo widzą, jest wykonane przez norweską misjonarkę, która przerażona tą zbrodnią zajmowała się głównie ratowaniem dzieci, ale też wykonała kilka takich fotografii, które dzisiaj należą jakby do kanonu rejestrującego te zbrodnie. W każdym razie nawet w prasie niemieckiej w pewnym momencie się o niej rozpisywano. W efekcie w dwudziestoleciu międzywojennym o zagładzie Ormian wiedziano, myślę, historyk by się przydał, ale jednak dosyć sporo, czego świadectwem jest właśnie powieść Zofii Nałkowskiej Szoka. Tak, ona nawet tam mówi ustami narratorki o tym, że cała świadoma Europa i Ameryka żałuje narodu ormiańskiego, cała ta szanująca się jak gdyby część świata zachodniego jest świadoma i żałuje strasznie ormiańskiego narodu, tak? A więc tutaj wyraża przez ustami narratorki. No, jest to powieść oparta na wątkach autobiograficznych. Tak, Nałkowska faktycznie była w tej Szwajcarii, w jakimś tam senatorium, a więc jest ta powieść odbiciem jakichś społecznych, społecznego klimatu wokół tego, co wydarzyło się kilka lat wcześniej, na dekadę chyba wcześniej, bo ona w połowie lat 20. była ta powieść chyba pisana. I faktycznie to, co jeszcze mnie uderza w tej powieści strasznie, ponieważ Nałkowska nazwała tą powieść powieścią internacjonalną, jak gdyby postulując tym samym troszeczkę takim myśleniem życzeniowym, tak, jakiś przyszły pokój, który miałby nastąpić po okrucieństwach I wojny światowej, że społeczeństwa zachodnie nie tylko wyciągną jakąś lekcję z tego, co się wydarzyło. No, okazało się to oczywiście, jak wiemy, mrzonkami, czego dokumentalistką też została później Nałkowska, o tym też troszeczkę powiemy. Ale ona w tej powieści, która właśnie rozgrywa się w senatorium szwajcarskim, francuskim, szwajcarskim, umiejscowia kilku bohaterów i kilku z nich są to bohaterowie pochodzenia ormiańskiego. I tam już, to jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to powieść z połowy lat 20. Tam już pojawia się tak szeroko omawiany później problem niewyrażalności zagłady, niewyrażalności tej traumy, doświadczenia tego, niemożności wyrażenia, oddania literackiego, oddania w ogóle w słowach, w języku tego, czego się doświadczyło, ponieważ tamci ormiańscy bohaterowie, oni są troszeczkę osnuci taką tajemnicą, tak? To znaczy inne osoby rozmawiają między sobą o tym, że tamci bohaterowie przeżyli coś strasznego, tak? Ale to jest właśnie takie coś, które potem często pojawia się też przy okazji literatury Holokaustu, tej właśnie niewyrażalności tego doświadczenia. I to już Nałkowskiej się to udało chyba zasygnalizować pewnie intuicyjnie w dużym stopniu, tak? No bo jest to naprawdę wczesna, bardzo świeża wówczas rzecz. Myślę, że to bardzo interesujące i właściwie też jeszcze nie opisano od tej strony jakby współczesnych badań też nad wyrażalnością, niewyrażalnością tego typu doświadczeń. I jeszcze jedna rzecz, to też kiedy pojawia się tam motyw zakłady Ormian, pojawiają się również inne ludobójstwa, inne zbrodnie, na przykład zbrodnia na Irlandczykach. I to jest też wstrząsające zdanie, gdzie w rozmowie właśnie w szwajcarskim senatorium ludzi kulturalnych, wykształconych, reprezentujących właśnie ten świat zachodni, świat wysokiej kultury i tak dalej, cywilizowany, pada takie zdanie jednej z Angielek, tak? Że ona w gruncie rzeczy nienawidzi tych Irlandczyków, tak? A więc właściwie podziela właściwie te różnice, te nacjonalistyczne, jakie już wtedy po I wojnie światowej były tak bardzo silne. I no tutaj jakby antycypuje, jak gdyby można powiedzieć, w pewnym stopniu to, co wydarzyło się kilka lat później, kilkanaście. To jest bardzo mądra książka, idealistyczna, mówię o Szoka Nałkowskiej. Są to takie bardzo właśnie to jest, ona przypomina pod pewnymi względami Czarodziejską Górę. Jest tam jakieś towarzystwo międzynarodowe, które w dużej mierze jest poranione przez rozmaite wydarzenia, które... rewolucja rosyjska, tak, gdzieś tam Północna Afryka, prześladowania Żydów w Rumunii, tak,
wojna niemiecko-francuska i tak dalej. I oni się łączą, przede wszystkim ci ludzie, w nienawiści. Jest to taki fragment, ja go przytoczę, bo on mi się bardzo podoba. Tak, Niemcy to byli już doprawdy ci najwięksi, wspólni wrogowie. To nas poniekąd bratało z panem Verdi. Byliśmy bliscy tą nienawiścią i stawało nam tej nienawiści za wszelkie inne racje i motywy przyjaźni. Nie mogłam oprzeć się tej myśli, że braterstwem dwóch narodów jest to właśnie, że będą razem przeciw trzeciemu. I wtedy niemożliwe wydaje się braterstwo wszystkich narodów, braterstwo ludów, bo przeciw komu. To tak jak niedawno Polacy się z Ukraińcami kochali w związku z Majdanem, to pewnie kochaliśmy się przeciwko Rosjanom na przykład. I to tak jest, że musi być ten wspólny wróg i to jest mocno wyeksponowane. Natomiast Nałkowska napisała później medaliony i te medaliony, które są tworem lepszym pod względem artystycznym od Szoka, przesłoniły tę książkę. Ale rzecz ciekawa, bo Zagłada Ormian, o której głośniej w Polsce mówi się właściwie od 2015 roku z okazji tej setnej rocznicy tego mordu, który trwał zasadniczo od roku 1900, ten zasadniczy mord, bo wcześniej były rozmaite pogromy, w latach 1915-1923, on wracam jeszcze do tego, był dość dobrze znany, nie tylko poprzez pewnie pryzmat tejże powieści Szoka, gdzie mowa jest o tym, że cały cywilizowany świat współczuje Ormianom, ale dla mnie najwymowniejszym świadectwem znajomości tego aktu ludobójczego był fakt, że jedną z ulubionych lektur Żydów w warszawskim getcie, to jest udokumentowane w zapiskach Emanuela Ringelbluma, była powieść Franza Werfla 40 dni muzodach. To jest absolutnie, nie wiem czy najwybitniejszy, ale najlepiej znany utwór literacki poświęcony zagładzie Ormian. I ślady tych lektur widać także we wstępie do pisanych w getcie wierszy Władysława Szlęgla, gdzie on to getto, on opisuje sytuację, tak zwaną małą akcję, kiedy następuje przymusowe wysiedlanie do Treblinki Żydów. On tam używa takiego określenia, nasza muzodach się pali. Muzodach to jest taka góra, na której Ormianie, jeden z dwóch takich właściwie skutecznych aktów obrony przed atakami Turków. Taka jasna góra. Taka góra Mojżesza to się nazywało. Jasna, taka trochę jasna góra, tak, w Potopie oczywiście, Sienkiewiczowskim. I potem, ponieważ to jakby zadziałał naturalny jakby mechanizm, ponieważ jakby byliśmy naocznymi świadkami ogromnej zbrodni, jaką była zagłada Żydów, prześladowanie Polaków, zagłada Cyganów i tak dalej, to się rzecz ona przesłoniła w pamięci, ale też, ja wiem, w wyobraźni tamto ludobójstwo, o które jakby o pamięć, którego Ormianie wciąż się dobijają czasami. Zresztą niedawno była taka sytuacja, że parlament Izraela miał uznać. To też jest właśnie... To jest straszne. To pokazuje, jak samo słowo ludobójstwo jest uwikłane politycznie, ideologicznie. Mieli uznać Zagłada Ormian za akt ludobójstwa i był konkretny termin głosowania nad tym projektem podany, to było niedawno temu, no ale Erdogan głośno wypowiedział swoje zdanie na temat możliwych w przyszłości relacji turecko-izraelskich. Turcja i Izrael są sojusznikami, no i jednak zrezygnowano z przegłosowania jednego słowa w zasadzie. Czyli dalej toczy się, krótko mówiąc, wielka batalia na słowa. Te słowa oczywiście mają jakąś moc, bo znamy to z własnej historii, kiedy toczyła się batalia o palmę męczeńską między Polakami i Żydami i żonglowano na przykład hasłem obóz koncentracyjny czy obóz zagłady, jakby mieszając te pojęcia. Obozy koncentracyjne bywały oczywiście miejscami zagłady, czy dokonywano w nich masowej zagłady, no ale Treblinka, powiedzmy, i Sachsenhausen to nie jest to samo. Więc, no a potem no oczywiście w szkole czytaliśmy medaliony, a nie Szoka i jesteśmy już jakby uformowani właśnie przez tę paradygmatyczną dla nas, znaczy może nie na początku paradygmatyczną, bo też musiało minąć sporo lat. Chyba po raz pierwszy w latach 70.
polska literaturoznawczyni Ewa Wigand wyraźnie napisała w artykule poświęconym medalionom, że medaliony to jest książka o zagładzie Żydów. Co nie jest całkowicie prawdą, ale zagłada Żydów jest niewątpliwie w tej książeczce wyeksponowana. Wcześniej oczywiście, to zresztą widać było na rozmaitych pomnikach w Chełmie, w Treblince, w Sobiborze, czy na tablicach upamiętniających inne akty masowych zbrodni dokonane przez Niemców, tam się mówiło zwykle o ofiarach albo o zamordowanych Polakach. W jednym z pierwszych, relacji właśnie z osób obozu, jak gdyby też właśnie używa określenia kobiety i mężczyźni, zwłoki dzieci, prawda? To dopiero i w tych pierwszych świadectwach, właśnie w zeznaniach świadków i tak dalej. I tak samo w medalionach małopolskich, tam właśnie często mówi się po prostu o ludziach, tak? A nie o poszczególnych narodowościach. I to też jak gdyby dopiero lata późniejsze właśnie zaczęły większy nacisk jak gdyby kłaść na to. No to oczywiście było zgodne z polityką jak gdyby Polski Ludowej, tak? Tego, żeby właśnie podkreślać umęczenie jak gdyby narodu polskiego przede wszystkim, tak? Przez okupację niemiecką. Ale tutaj troszeczkę jeszcze chciałam zapytać pana profesora, jak jest pana profesora zdanie, bo po lekturze tego prologu mam takie wrażenie, chociaż również daleka jestem od stawiania pomnikom odbrązowania polskich pisarzy i tak dalej, to jednak wydaje mi się, że w przypadku Zagłady Ormian można powiedzieć, że polscy intelektualiści w tym krótkim okresie właśnie do wybuchu II wojny światowej, ale również po niej dołożyli sporo starań właśnie, aby upamiętnić tę zagładę. Mówię tutaj też o działalności Bogdana Gębarskiego, tak, który napisał na przykład taki list do mojego przyjaciela Turka, tak, gdzie tam nawoływał właśnie do uznania przez Turcję również tej zbrodni, tak, i do, a więc w przypadku Zagłady Ormian mamy, wydaje mi się, nie wiem, czy pan też tak uważa, chciałabym pana o to zapytać, czy polscy intelektualiści odegrali jakąś znaczącą rolę, bo później w kolejnych rozdziałach, na przykład w rozdziale poświęconym Zagładzie Żydów, pan wyraźnie stawia swoje stanowisko, że Polska nie wykorzystała swojej szansy, aby należycie upamiętnić jak gdyby Zagładę Cyganów, tak? To jak gdyby nie uprzedzając mojego kolejnego pytania i przejścia do kolejnego tematu, a więc właśnie do Zagłady Cyganów, to czy ta rola właśnie w upamiętnieniu Zagłady Ormian można ocenić jako pozytywną i znaczącą z perspektywy czasu? Znaczy, Bohdan Gębarski, dziennikarz, pisarz, tłumacz ormianofil, rzeczywiście no, wydawałoby się, że próbował dużo zrobić, bo ten jego list do mego tureckiego przyjaciela był też tłumaczony na angielski, został włączony do takiej książki anglojęzycznej dotyczącej pierwszego ludobójstwa w XX wieku, ale właściwie zrobić za bardzo dużo nie mógł, bo ten jego list oczywiście najpierw był w polskim czasopiśmie ogłoszony, potem po angielsku. Nie mógł zrobić, ponieważ z racji ograniczeń politycznych, czy możliwości dostępu do archiw, czy w ogóle po prostu my nie byliśmy zainteresowani Zagładą Ormian. Mieliśmy jakby własną pamięć historyczną. Tak, bo tutaj też wspomnieć Alinę Margolis, prawda? Która też... Tak, ale to już na początku XXI wieku. Alina Margolis przyjmuje takie stanowisko etyczne i używa ostentacyjnie określenia Holokaust w odniesieniu do Zagłady Żydów, Zagłady Ormian i Zagłady Tutsi. Ona wychodzi z założenia, że generalnie po prostu każda taka zbrodnia jest czymś skandalicznym. I ona robi to oczywiście, że jakby moja intencja jest podobna. Nie po to, żeby relatywizować, tylko po to, żeby jakby pochylić się nad tymi innymi aktami zbrodni. Ale no, generalnie batalia o pamięć nad Zagładą Ormian toczona jest głównie przez Ormian, rzecz jasna, w jakiejś mierze przez Francuzów. Te francusko-ormiańskie związki są dosyć dawne, trwałe i pełne sympatii. Wiadomo, że parlament francuski przegłosował ten fakt uznania Zagłady Ormian za ludobójstwo, co skutkowało jakimiś reperkusjami politycznymi ze strony Ankary, no ale jakoś to przełknęli we Francji,
dzisiaj na przykład jest już taka sytuacja, że jak ktoś nie zaprzeczy zagładzie odmian, to może się znaleźć w więzieniu. Tam w ogóle historycy mają dosyć fatalną sytuację we Francji, bo czytałem wywiad z Pierrem Norą, że pojawiło się coraz więcej instytucji mających chronić historyków przed możliwością swobodnego wypowiadania sądów na różne tematy. To już patologia, trochę u nas jeszcze tak źle nie jest i oprócz kłamstwa Święcimskiego, innych kłamstw blokujących dyskusję, powiedzmy, nad tymi zagadnieniami nie ma. Więc to ta literatura polska, właściwie to jest tak, że po wojnie wątek zagłady Ormian pojawiał się w niektórych reportażach pisanych przez tych autorów, którzy udawali się na zaproszenie Sowieckiego Związku Pisarzy, czy tam Związku Pisarzy Sowieckich Armenii, na wycieczki. Tam widać w każdym z tych reportaży, właściwie one są bardzo podobne do siebie. Są właśnie taki schemat. Z jednej strony jest straszliwa przeszłość Armenii, z drugiej jest świetlana teraźniejszość socjalistycznej Armenii. I zwykle jest taki wątek, że oto spotkałam taksówkarza, księgarza, kogoś, ten ktoś mi opowiada o tym strasznym losie narodu ormiańskiego. I to są zwykle takie krótkie wstawki. Właściwie niewiele jest takich tekstów i one się pojawiły w ostatnich latach. Jest ich więcej, ale też ta zbrodnia jest bardziej znana. Między innymi ciekawym przykładem jest Andrzej Mandalian, który napisał taki reportaż. Mandalian jest z pochodzenia Ormianinem, znany niegdyś poeta, który czuł się obywatelem jakiegoś małego, nieważnego narodu i gdzieś tam spotykał, pisuje w tym reportażu na ulicy znanego, niezwykle popularnego guru młodzieży, reżysera, którym łatwo rozpoznać Kawalerowicza, który też ma pochodzenie ormiańskie, go pyta, no co tam w moim kraju słychać. I jemu się Mandalianowi się tak robi głupio, że on właściwie udawał, że nie ma tych ormiańskich korzeni. Oczywiście ormiańskich korzeni nasi pisarze, wśród naszych pisarzy, między innymi Zbigniew Herbert miał ormiańską babcię, napisał taki wiersz Babcia, który poświęcony jest tejże babci, która o pewnych rzeczach nie chciała mu opowiadać, ale jak on tam podmiot wieczny, czy też poeta mówi, że właściwie jakby życie potem pokazało mi, że te najstraszniejsze rzeczy, o których babcia gdzieś tam miała w pamięci, one się pojawiają, powtarzają. Tutaj oczywiście odnosi się, można się domyślać, Herbert, do okresu II wojny światowej. Także dopiero w ostatnim czasie zagłada Ormian, jakby szerzej wchodzi do literatury polskiej, to zwykle się dzieje poprzez reportaże. Zostawili trochę Ormian teraz i przeszli do kolejnych rozdziałów. Oczywiście nie będziemy po kolei omawiać każdego z rozdziałów, bo nie miałoby to sensu. Zachęcamy do lektury książki, tak? Ale chciałam właśnie na przykładzie jeszcze tych dwóch grup, na przykładzie właśnie cyganów i osób psychicznie chorych, upośledzonych, powiedzieć właśnie o problemach literaturoznawcy, tak? Historyka literatury, jakie napotkał, próbując właśnie przedstawić te reprezentacje tych właśnie ludobójstw. Jest tak niewątpliwie, że problem ludobójstwa jest sterowany ideologicznie i politycznie, ale jakby to powiedzieć, słabość głosu niektórych ofiar nie tylko z tego wynika. Wynika po prostu stąd, że na przypadku cyganów niemal powszechny analfabetyzm niejako uniemożliwił im wypowiedzenie własnego doświadczenia, ale też niechęć cyganów. Oni, tak twierdzi Ficowski, tak twierdzi Kapralski, znawcą kwestii pamięci, tożsamości cygańskiej, twierdzi, że oni po prostu nie chcieli o tym pamiętać. Generalnie wymazywali tę pamięć. Nawet jeżeli Ficowski zarejestrował tuż po wojnie pieśni powstałe w Auschwitz, które ocaleni cyganie mu recytowali, on je notował, to zdawał sobie sprawę i potwierdził to po kilkudziesięciu latach, że te same pieśni po 20-30 latach zamieniały się w pieśni więzienne. Po prostu zmieniały się realia, znikało słowo Auschwitz, prawda, komin znikał, pojawiały się na przykład kraty. To jest naturalne, powiedzmy, w folklorze, czy w ogóle w kulturze ustnej, więc oczywiście kwestia zagłady cyganów pojawiła się, powiedzmy, na forum społecznym czy naukowym gdzieś tam w latach 70. W Polsce właściwie dopiero w latach 90. Między innymi w wyniku procesów edukacyjnych, tak, pojawili się w środowisku
cygańskim ludzie już dobrze wykształceni, którzy jednak pielęgnują tę pamięć. No i zaczęto się domagać m.in. uznania żydowskiego, przepraszam, cygańskiego Holokaustu. Oni operowali pierwotnie tym określeniem Holokaust, co wzbudziło protesty niektórych środowisk żydowskich. No i zaczął się właśnie taki spór. No to oni zaczęli ten Holokaust małą literą pisać. No to dalej jakieś tam były spory, więc zaczęli szukać własnych nazw. Najpierw wymyślili porajmos, czyli po cygańsku pożeranie, ale ono ma konotacje seksualne, więc sami niechętnie go teraz używają. Ostatnio najczęstszym takim określeniem jest samudariben, czyli masowy mord. To jest określenie neutralne, spodziewam się, że ono będzie przyjęte. Takim, powiedzmy, już nawet nie społecznością, ale zbiorem, brzydkie określenie, grupą, grupa to też jakaś całość, takimi ofiarami, które nie bardzo dysponowały możliwością wypowiedzenia siebie, no bo w czyim imieniu, by były osoby psychicznie chore. Tutaj mamy akurat jakąś formę ekspresji. To jest obraz namalowany przez pacjentkę ośrodka w Hadamarze w Niemczech. Dziewczynki, widać wybitnie utalentowanej chory psychicznej, która została w Hadamarze zagazowana. W tych zbiorach niemieckich jest trochę tego typu dokumentów. Mamy zapiski jednego z pacjentów szpitala w Obrawalde, w Obrzycach po polsku, któremu udało się przeżyć też długi odcinek czasu w tymże szpitalu, ale generalnie, no cóż, no, chorzy psychicznie oczywiście czasami pisują, między innymi Jerzy Jankowski, założyciel, można powiedzieć, polskiego futuryzmu, został zamordowany w takiej kolonii dla pacjentów szpitala psychiatrycznego w Wilnie, w Kojranach. No ale z tego co wiemy, różne opowieści snuł swoim współchorym, natomiast świadectw żadnych nie pozostawił, więc jeżeli dysponujemy dzisiaj świadectwami cyganów, częściej niemieckimi niż polskimi, ponieważ stopień alfabetyzacji w Niemczech był znacznie wyższy także wśród cyganów niż wśród Polaków, to w przypadku osób chorych psychicznie takich tekstów prawie nie ma. Są zachowane czasami listy. Wiemy też oczywiście, że ci ludzie byli chorzy jakby w różnym stopniu, oprócz chorych psychicznie, były osoby upośledzone, więc one z reguły oczywiście w ogóle nie pisywały. Więc i w sytuacji cyganów, i w sytuacji chorych psychicznie właściwie no, można liczyć, że ktoś się wypowie w ich imieniu. I u nas taką osobą, która wypowiadała się w imieniu cyganów, był Jerzy Ficowski. Jerzy Ficowski powinien mieć pomnik postawiony przez cyganów i mieli do niego rozmaite pretensje związane z papuszą, że tam różne tajemnice wyjawił i tak dalej, ale nikt chyba, nie tylko w Polsce, nie zrobił tak dużo zwłaszcza w kwestii upamiętnienia zagłady cyganów jak Jerzy Ficowski. I poprzez właśnie rejestrowanie pieśni cygańskich z Auschwitz, i poprzez rejestrowanie opowieści cyganów, generalnie tego kręgu papuszy, jej rodziny, która uniknęła, znaczy niecała część tej rodziny została wymordowana, zagłady na Wołyniu. Zresztą z rąk nie tylko Niemców, ale też nacjonalistów ukraińskich. To jakby te najważniejsze świadectwa w polskim piśmiennictwie pochodzą pośrednio jako od tego, kto rejestrował, od Ficowskiego. W przypadku chorych psychicznie znowu tu mamy taką sytuację, że tekstów takich czysto literackich mamy niewiele. Jest trochę zapisów świadectw, dokumentów. Na przykład jest taki dokument więźnia, który będąc osadzony w celi w Forcie VII w obozie koncentracyjnym w Poznaniu, przez wizjer widział te pierwsze właściwie gazowania ludzi, jakich dopuścili się w ogóle Niemcy, na jakichkolwiek ofiarach. Są świadectwa oczywiście personelu medycznego, który widział na przykład, jak wywożono pacjentów chorych psychicznie do lasów, gdzie ich rozstrzeliwano, zresztą w różny sposób ich mordowano. I właściwie tutaj no, pozostają świadkowie i pozostają ewentualni pisarze, którzy
mają odwagę jakby podjąć ten temat, ale też w literaturze polskiej, jeśli chodzi o zagładę osób chorych psychicznych, tych tekstów jest stosunkowo niewiele. Sam przyznaję szczerze... Tak, Szpital Przemienienia Leny. Ja przyznaję szczerze, że kiedy czytałem pierwszy raz Szpital Przemienienia, bodajże na studiach, ja nie czytałem. Znaczy, to nie jest powieść, znaczy to jest powieść, w którym zagłada pacjentów szpitala psychiatrycznego odgrywa ogromną rolę. To jest kluczowy jakby motyw, podobnie jest w ekranizacji filmowej tej powieści, ale to nie jest utwór, którego zasadniczym tematem jest kwestia zagłady osób psychicznie chorych. Także, a poza tym, kiedy jak czytałem ten utwór, to ja nie czytałem tego, że to jest utwór, który opisuje pewną cząsteczkę, jedno z ogniw zaplanowanego przez Niemców aktu ludobójczego, który wymierzony był w osoby psychicznie chore, upośledzone, ale też niepełnosprawne, bo warto też pamiętać, często zapominamy też o tym w przypadku Rosjan, że największą grupę Rosjan zamordowanych przez Sowietów, niech będzie, ale byli Rosjanie, Sowieci, oni mordowali siebie. Niemieckie ludobójstwo zaczyna się od mordowania Niemców oczywiście. Więc przede wszystkim, czy jakby w tym wymiarze absolutnie masowym od osób chorych psychicznie. Też warto pamiętać, że... To jest na pewno prolog nazistowskiego ludobójstwa. Warto też dalej pamiętać, że istnieją poważne podstawy, by sądzić, że niektórzy żołnierze niemieccy, którzy wracali na przykład bez rąk czy bez nóg, też byli poddawani gazowaniu. I w pewnym momencie nawet wśród żołnierzy niemieckich istniała taka obawa, zresztą nie tylko wśród żołnierzy, ale że jakby w 1941 roku, w sierpniu, Hitler oficjalnie wycofał się z tego programu tak zwanej eutanazji i potem ono... Protesty duże środowisk, prawda, pastorów, tak? Znaczy środowisk i pastorów, protestów wielkich nie było. Gezali twierdzi, że Niemcy generalnie jako społeczeństwo nie spisali się i uznali, że wyższa konieczność i pozbywali się pewnego problemu posiadania na przykład w domu człowieka upośledzonego czy chorego psychicznie. Bywały oczywiście protesty poszczególnych rodziców, którzy dobijali się na przykład, czy bronili na przykład dzieci czy bliskich przed ich wywiezieniem, ale to były dość sporadyczne przypadki, natomiast Kościół niespecjalnie jakby tutaj oponował. Arcybiskup von Galen wygłosił 3 takie głośne kazania. Powiedział je na tyle głośnie, że Niemcy, to z dziennika Himmler zamierzał zrobić z nim porządek, ale później. Ponieważ jednak Hitler już tam miesiąc wcześniej wszczął wojnę ze Związkiem Sowieckim, to obawiając się jakichś protestów poważniejszych, albo na przykład tego, że te rodziny tych żołnierzy, którzy posłani są na front, będą się obawiać, że no tak, no jeżeli na przykład straci wzrok w bitwie, to być może on też trafi do takiego ośrodka. Więc Hitler zaczął kalkulować i potem to mordowanie odbywało się w cichy sposób, czyli nie komory gazowe, tylko na przykład niedożywianie albo choroby. No nie, jak niedożywianie, to od razu były choroby czy jakieś środki lecznicze, zwiększanie dawki leków, które wywoływały skutki no, nie takie, jakie leki powinny wywoływać. Ważniejsze jest to, że wydaje mi się, że to zdjęcie oraz wiersz, który jest deskrypcją jak gdyby tego zdjęcia, oddaje właściwie bardzo wiele z charakteru książki pana profesora, ponieważ każdy rozdział przyporządkowane innemu ludobójstwu. Zaczyna pan profesor od przytoczenia pewnych faktów historycznych, nakreślenia tła jakiegoś społeczno-politycznego. Następnie przechodzi do tekstów, które są tekstami paraliterackimi albo dokumentami, różnymi zeznaniami świadków, dokumentami można powiedzieć historycznymi. Kolejną częścią każdego z rozdziałów jest dopiero przejście do analizy tych literackich reprezentacji. Wydaje mi się, że właśnie ta sytuacja tutaj, która zachodzi między wierszem Matywieckiego a tym zdjęciem, które również jest zdjęciem historycznym, tak? Ono zostało wykonane w celach propagandowych, jest autorstwa niemieckiego fotografa, tak? Ale jest oryginalnym dokumentem z lat 40. bodajże, tak? Z 38 wcześniejsza, sprzed wojny.
I Piotr Matywiecki w swoim wierszu opisuje i dopowiada oczywiście to zdjęcie w taki sam sposób właśnie jak literackie reprezentacje przywołane przez profesora opisują i dopowiadają te ludobójstwa, które zostały przez pana profesora wyszczególnione w książce. To może pozwolę sobie przeczytać ten wiersz, bo nie wiem, czy jest znany wszystkim, a pan profesor może troszeczkę go mówi, ponieważ w książce znajduje się oczywiście taka krótka. Nie jestem w stanie, bo mówię, za trudne dla mnie, ale... Ale omawia pan w książce. Zwraca pan uwagę na te najistotniejsze rzeczy w tym tekście. No dobrze, to przeczytam. Wywleczeni na słońce, ustawieni w rzędzie. Pięciu Żydów z Buchenwaldu. Ten pośrodku, z mętnymi oczami i wodogłowiem, na nogach nie ustoi. Upadłby na twarz, gdyby go nie podparto. Herlawi trzymają go pod ramiona, a dwóch kalekich, niezdolnych nawet do tego, upozowano na skrajach. Oczy tego na skraju po lewej pytają spod okularów, co ze mną zrobicie? A może jest zaciekawiony aparaturą fotografa? Chudy brzuch wypięty na krzywym kręgosłupie, spojrzenie proste. Ten na skraju po prawej ma dumną głowę starego siłacza i hardy wzrok. Gdyby nie powykręcane nogi, byłby pszczołkowatym tragarzem. Ten z lewej strony, podtrzymujący środkowego, jest inteligentnie samotny, zwarty w pewności losu. Nie chce pozować, po prostu patrzy. Ten z prawej strony, podtrzymujący środkowego, podobnie nastawił się do obozowego fatu. Ale na twarzy ma jakiś cień heroizowanej beznadziei. To człowiek znający słowo fatum, lekko uniesiona głowa, patrzy nie tu. Pośrodku człowiek otumaniony wodogłowiem, ociężałe wargi, oczy płytkie. Nie wie, gdzie jest. Przyglądam się przestrzeni między nimi. Czy chcieliby wymknąć się sąsiedztwu, naszej obecności? Każdy z nich, oprócz środkowego, chciałby uniknąć sam siebie. Tylko imbecyl rozumie tę sytuację. Uniżony Bóg podtrzymany z obu boków przez ludzi, podtrzymany nie z litości, nie ze współczucia, nawet nie wie, gdzie to jest, bo nie wiadomo, gdzie to jest. Nisko, najniżej. Żeby to rozumieć, nie można mieć rozumu. Trzeba mieć niewidzące spojrzenie, wyobrażać sobie, kim się było, będąc imbecylem i Żydem na ziemi, w Buchenwaldzie i tutaj, teraz. Trzeba nie istnieć. Ja nie zinterpretuję tego wiersza, ale to jest, wiersz jest trudny, a to zdjęcie, no on jest taki, patrzmy, tak, jest to wiersz, który jest wywiedziony z dokumentu, to jest jeden z, ja nie znoszę tej fotografii, bo to dla mnie to jest jedna z najstraszniejszych fotografii, jakie w ogóle można zrobić. Rzeczywiście ona pochodzi z materiałów propagandowych SS, których zresztą mnóstwo było i łącznie z podręcznikami szkolnymi, gdzie dzieci tam musiały liczyć, co się bardziej opłaca, czy utrzymywać chorych psychicznie, czy budować nowe domy dla zdrowych mieszkańców. Więc tego jest sporo. O, to przepraszam. A ten wiersz dość skomplikowany Matywieckiego jest dla mnie taką, oczywiście to jest bardziej wiersz pewnie o Holokauście niż o zakładzie chorych psychicznie. On jest dla mnie jakoś niestosowny trochę. To znaczy na początku to jest opis, natomiast potem zaczynają się teologiczne dywagacje dotyczące relacji między Bogiem a człowiekiem, czy problemu niewyrażalności, który stał się już takim toposem literatury zagładowej. Martwym trochę o tyle dla mnie, że generalnie dużo się mówi na temat tego, że zagłada jest niewyrażalna, podczas gdy biblioteka dotycząca tego faktu jest przeogromna i trudno dzisiaj to przeczytać. Kwestia niewyrażalności. Tak, kwestia niewyrażalności. No, jest to oczywiście wiersz, bym powiedział, taki jakby empatyczny, byśmy powiedzieli. Właściwie nic więcej nie jestem w stanie tutaj dodać. No, w ogóle jest tak z tą... Czyli tutaj zagłada osób psychicznie chorych jest potraktowana pretekstowo. Tak, tak. Generalnie w zdecydowanej większości utworów, nawet w tym takim wierszu, w Szpitalu Przemienienia i w znanym takim dosyć wierszu, którego nigdy tytułu nie mogę zapamiętać, bo on jest skomplikowany i trochę niegramatyczny. Chodzi o likwidację
zakładu dla psychicznie chorych w Kobierzynie przez Niemców, Andrzeja Bursy. Ten wiersz jest, oczywiście opisuje konkretny akt zagłady, ale jest przede wszystkim taką trochę, bym powiedział, antyfaszystowską agitką w gruncie rzeczy, więc ci psychicznie chorzy, jakby ta zbrodnia nie jest autonomicznie tam pokazana, natomiast autor... Czyli nie ma żadnego tekstu, który jest, tak w sensie autonomicznie, dotyczący akurat tego konkretnego, znaczy, nie znalazł. Być może ja nie znam. No jest właśnie. Oczywiście ta książka Anny Dziewit-Meller, Góra Tajget z 2016 roku, która wydaje się, to jest taka książka, której tematem zasadniczym, czy wątkiem głównym, czy tematem jest zagłada dzieci. Tam autorka mówi w ramach akcji T4, ale akcja T4 dotyczyła generalnie dorosłych. Więc to jest właściwie pierwszy i jedyny taki utwór w literaturze polskiej, który w obszerny sposób dotyczy bezpośrednio tego właśnie tematu. A tworki Pieńczyka? Tworki Pieńczyka głównie jednak dotyczą ukrywania się Żydów w tworkowskim szpitalu, który był takim zupełnym ewenementem, bo to jest jeden z dwóch szpitali psychiatrycznych, który nie uległ zagładzie ze strony Niemców, ponieważ tworki służyły jako rodzaj kamuflażu, czyli jeżeli likwidowano jakieś szpitale psychiatryczne, to rodziny, które zdarzały się jednak takie, dopytywały się, gdzie jest tam ktoś, prawda, z mojej rodziny obecnie, to uzyskiwali odpowiedź, że został przeniesiony do szpitala tworkowskiego, gdzie zmarł wskutek, no i tutaj tak jak w obozach koncentracyjnych podawano odpowiedni zawał serca często, prawda, jakieś tam zakażenie i tak dalej, i tak dalej. I tam znajdował się cmentarz, więc jakby ktoś miał wątpliwości, takie cmentarze tu Państwu pokażę, to jest w Hadamarze. Więc no można by powiedzieć, bawiono się to przed wojną w cmentarz, ale potem już się w cmentarze nie bawiono. To jest miejsce, w którym wysypywano prochy skremowane, zagazowanych pacjentów w innym z sześciu ośrodków zagłady osób psychicznie chorych w miejscowości Pirna na zamku Sonnenstein. I to jest taki rodzaj niezwykle, bym powiedział, udanego i wstrząsającego miejsca upamiętnienia. Te pasy czarne i białe to jest miejsce, do jakiej wysokości te popioły znajdowały się. Także to było zaraz, tu były okna komór gazowych, to jest w odległości dosłownie kilkunastu metrów, więc to wszystko było zasypane ludzkimi prochami. Góra Tajget David Meller jest po prostu artystycznie nie bardzo udanym utworem, ale i filmy, które ostatnio się... To znaczy jest też taka powieść Białkowskiego, Rausch, która też jakby ich zasługą, to jest literatura popularna w gruncie rzeczy, ich zasługą jest to, że one podejmują ten temat i w związku z tym, jeżeli nawet one nie są artystycznie porywające, to zawierają bibliografię też na przykład, więc można jakby cieszyć się tym, że one spowodują zainteresowanie czytelnika także tymi już tak bym powiedział historycznie ujmowanymi aktami ludobójstwa. Dobrze, to miałam to zostawić na koniec, ale może jak już Pan zaczął, to może, ponieważ ważną częścią tej książki są również zdjęcia, które uzupełniają tekst i są to zdjęcia wykonane przez Pana Profesora, są to zdjęcia upamiętniające, ponieważ tak jak napisałam w swojej recenzji tej książki, jest to jednym z tematów tej książki również jest właśnie pamięć i upamiętnianie, czyli to, w jaki sposób te ludobójstwa, które są opisane, zostały upamiętnione, a sposoby są różne i to też bardzo wiele mówi o tym, jak reprezentowane są te poszczególne grupy, powiedzmy, tak? Mógłby Pan troszeczkę opowiedzieć o tych podróżach i o tych refleksjach, które te miejsca pamięci, miejsca kaźni Panu nasunęły? Czy istnieje, teraz ja zapomniałem, jak to się nazywa, jakaś taka mroczna turystyka i to nawet już socjologicznie zanalizowane. Ja jakoś raczej nie mam w sobie tak, żebym jechał specjalnie do jakiegoś, znaczy tutaj kiedyś przyjechałem specjalnie zrobić zdjęcie kuźni Romów, bo do książki było mi potrzebne. Natomiast generalnie jest tak, że jak gdzieś jadę, to i wiem, że przy okazji jest jakieś takie miejsce, które
interesuje, to jadę tam. Tutaj na przykład byłem w Poznaniu, to byłem w Forcie VII. To jest pierwsza komora gazowa w ogóle, jaka stosowana była nie w Polsce, w ogóle przez Niemców do gazowania ludzi, właśnie ta, o której wspominałem. To na terenie Fortu VII. Znam parę osób z Poznania, które nigdy nie były w Forcie VII. To mniej więcej tak jak ja nigdy nie byłem w Łodzi w Muzeum Archeologicznym. Wstyd. Bo za blisko oczywiście. Więc sporo takich udało mi się odbyć podróży, które są niebywale pouczające. To jest Srebrenica. Tam, jak wiadomo, się dominują i wtedy przed wojną też dominowali muzułmanie, ale właśnie widzimy, są oczywiście w dwóch alfabetach zapisane nazwy miejscowości. Tutaj tego nie widać, ale toczy się walka oczywiście na zakreślanie danego napisu między muzułmanami i Serbami. Też są wojny wlepkowe, które tam czasami to kibice tutaj właśnie, że to nasz muzułmański piłkarz jest lepszy od waszego znacznie i tak dalej. Więc ja bym powiedział, że to są dosyć pouczające. Tak, Srebrenica to epilog. Pisze pan też tam, że dużo śladów wciąż jest jeszcze, że jest to przynajmniej tak w sferze urbanistycznej jeszcze bardzo widoczne są ślady. Tak, to jest samo centrum Srebrenicy 2 lata temu. Tak wygląda Srebrenica. Jak się tam jedzie, to oni od razu widzą, że ktoś przyjechał zrobić sobie zdjęcie Srebrenicy i człowiek się tak czuje dosyć głupio. Stasiuk w swoim dzienniku pisanym później wspomina, że miał zrobić zdjęcie, ale się nie odważył, bo jakoś było mu głupio. Ja, ponieważ potrzebowałem go do książki, on nie potrzebował widocznie, to ja zrobiłem i niecało. To znaczy generalnie Srebrenica była kiedyś kurortem wypoczynkowym, ale wygląda to dosyć koszmarnie i okolice Srebrenicy są takim, no żyją tam oczywiście ludzie, są jakieś festiwale warzywne i tak dalej, ale takich na przykład miejsc wokół Srebrenicy jest mnóstwo i to jest o tyle zaskakujące, że ta wojna skończyła się powiedzmy w 1995 roku. W tym roku też jechałem przez Bośnię, więc można dalej oglądać. Oczywiście takie mija praktycznie ćwierć wieku. Czyli to jest coś takiego, jakbyśmy w 1969 roku w Polsce oglądali sobie coś takiego. Rzecz zupełnie niewyobrażalna, no ale Bośnia znajduje się w nieco innej sytuacji niż my, ponieważ jest to taki kraj, który jeżeli nie wejdzie do Unii Europejskiej, to może się tam zdarzyć mnóstwo nieprzyjemnych rzeczy jeszcze. To jest wymowny napis pozostawiony przez holenderskich żołnierzy, którzy byli, że tak powiem, na służbie Narodów Zjednoczonych, którzy dosyć przyjemnie spędzali tam czas, zwłaszcza zabawiając się, można tak powiedzieć, z bośnieńskimi dziewczynami, które się prostytuowały, bo właściwie nie miały wyjścia w tym oblężonym mieście. A tutaj jest na przykład część serbska Bośni, w której uznany za zbrodniarza Ratko Mladić jest osiedlowym idolem i takich rzeczy można sobie tam pooglądać. Także jest to kraj podzielony i też dla mnie nawet i same te podróże, ale pisanie w ogóle rozdziału o Srebrenicy było bardzo, może nawet najbardziej pouczające ze wszystkiego, co tutaj pisałem. Dlatego, że pisząc rozdział o cyganach, o osobach chorych psychicznie, o Rumianach, oczywiście czytałem wszystko to, co mogłem przeczytać, co było dostępne mnie, te historyczne aspekty tych zbrodni. Ale tam zwykle rzeczy są dosyć nieskomplikowane, przynajmniej patrząc z polskiej perspektywy. Wiemy, że Turcy wymordowali Ormian, prawda? I Ormianie są tutaj ofiarami, a Turcy są oprawcami. Z zagładą Żydów no nic z nas nie ma wątpliwości, jak było. Możemy się o jakieś drobiazgi spierać, historycy mogą się nie spierać. Natomiast pisząc o Srebrenicy i o rozmaitych tekstach, tych tekstów jest dosyć sporo w literaturze polskiej, sporo reportaży. To tutaj okazuje się, że najlepiej jakby uświadomiłem sobie to, w jaki sposób jesteśmy manipulowani przez media. Bo ja pamiętam te wojny w telewizorze, prawda? I tam byli źli Serbowie i dobrzy Chorwaci. No dzisiaj po tych rozmaitych wyprawach i po rozmaitych lekturach wiem, że Serbowie byli źli i rozpoczęli tę wojnę, ale złych Chorwatów i złych muzułmanów jest
jest bez liku. Tam w tym miejscu pamięci, w Potoczarach, które znajduje się koło Srebrenicy, to słabo widzę niestety. Nie wiem, czy to ten folder. O, tutaj jest takie zdjęcie, na przykład dziewcząt muzułmańskich, które są na wycieczce w tymże miejscu i fotografują się tutaj nad głową jednej z dziewcząt, jest Nasser Oric, który najpierw został uznany za zbrodniarza wojennego, potem dzięki rozmaitych tajemniczym operacjom świata zachodniego został zwolniony z więzienia, no ale ostatnio znowu jednak uznano, że jest, zaaresztowano go i dla tych dziewczyn tutaj nie mam tego zdjęcia. One fotografowały się z nim, bo jest to ewidentnie bohater narodowy, no, któremu udowodniono niewątpliwe zbrodnie. Między innymi mordował kobiety i dzieci okolicznych w tych miejscowościach wokół Srebrenicy i niektórzy historycy przynajmniej twierdzą, że ta gwałtowna reakcja, jaką była masowa zbrodnia w Srebrenicy, była przede wszystkim reakcją na zbrodnie, które wcześniej popełniał tam oddział Olicia. To nie usprawiedliwia oczywiście Serbów, którzy, jak mówię, rozpoczęli tę wojnę, ale im bliżej jakby współczesności, tym lepiej widać to, że nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje, albo tak, jak nam pokazują w telewizji, czy piszą w prasie. Zresztą rozmawiałem z profesorem Uniwersytetu Zagrzebskiego, który został kiedyś jakby desygnowany przez nowo powstały rząd chorwacki do tego, żeby przybył jako kurier do Polski i robił tutaj dobrą robotę, żeby odpowiednio media przychylnie dla Chorwatów sterować. A robił to dlatego, że szefem polskiej telewizji był Serb Milan, znaczy spolonizowany Serb Milan Subotic. I toczyła się taka walka właśnie o to, żeby w dobrym świetle nas, a nie ich, przedstawiany. I w literaturze też ślady tego widać, bo w niektórych reportażach, zwłaszcza z tego pierwszego okresu wojny, niektórzy, bym powiedział, z otwartą głową reportażyści twierdzą, że Chorwaci mają zdecydowanie lepszy PR. Serbowie mają lepsze działa oczywiście i samoloty, i w ogóle lepsze uzbrojenie, natomiast ci mieli świetny PR. I dzisiaj, dajmy na to, Srebrenicy się pamięta, a nie bardzo pamięta się o serbskiej krainie, przez którą przejeżdżałem i która w dużej mierze składa się z opuszczonych i zbombardowanych domów. To jest ten ostatni akt wojny w Bośni, gdzie Serbowie tam zdobywali te tereny przez miesiące, lata, natomiast Chorwatom przy udziale wyposażenia wojskowego niemieckiego udało się w 2 dni tę wojnę, oczywiście NATO, zakończyć, przy okazji mordując oczywiście, popełniając zbrodnie wojenne na cywilach, o czym już generalnie specjalnie nie wiemy, nie pamiętamy, bo ważne było to, żeby się wojna szybko skończyła. Przeskoczyliśmy tak trochę wbrew jakiemuś planowi do epilogu książki, a więc może potraktujmy to jako może zakończenie też epilog tej pierwszej części spotkania. Mam nadzieję, że nasza rozmowa zainspirowała też Państwa do pytania, tylko jeszcze zanim oddam Państwu głos, chciałam zadać jeszcze tylko ostatnie pytanie. Ponieważ we wstępie do książki pisze Pan, że chciał Pan uświadomić historyków literatury, literaturoznawców właśnie o tych innych ludobójstwach, a więc jakie książka jest ukończona, jak gdyby Pan również pisze o tym, że pewnie nie wszystkie rzeczy zostały wydobyte, wystarczająco opisane. Jakie miał Pan teraz oczekiwania, skoro faktycznie jest tak, jak napisały nowe książki, że Pana książka jest przełomowa, tak? To jak by Pan widział dalsze badania nad polskimi świadectwami literackimi właśnie różnych ludobójstw, nie tylko martyrologii Polaków oraz zagłady Żydów? W którą stronę te badania miałyby na przykład pójść jeszcze? Jakie obszary mógłby Pan tutaj jako ojciec tego nurtu wyznaczyć? Ja się tylko dopisałem do już chyba liczącego setki, jeśli nie więcej, badaczy literatury Holokaustu. Istnieje mnóstwo encyklopedii literatury Holokaustu. Teraz jestem, członkiem takiego większego projektu,
wydaje mi się trochę przestarzałe, proszę tego nie powtarzać, dotyczące jakby encyklopedii literatury polskiej, czeskiej i Słowacji dotyczącej Holokaustu. Ja byłbym za tym, żeby jednak próbować te rozmaite akty, no zwłaszcza, że na przykład to widać świetnie w polskiej literaturze, że niektóre z tych aktów są ściśle ze sobą połączone, bo na przykład jeżeli chodzi o motyw zagłady cyganów w literaturze polskiej, to większość z tych tekstów, do których dotarłem, mówi równocześnie o zagładzie Żydów i cyganów. Więc tam jest i jedno i drugie. Jeżeli ta zbrodnia jest, na przykład jeżeli morduje się Żydów, to do wtóru grającej cygańskiej kapeli, po czym za chwilę ta cygańska kapela jest zamordowana. Takich motywów jest mnóstwo i te motywy pojawiają się też w poezji polskich cyganów, między innymi Pawła Gierlińskiego, który jest najlepszym, moim zdaniem, piszącym po polsku cyganem. Co ciekawe, akurat nie jest Romem, tylko jest Sinti, więc ja dlatego używam tego określenia Cyganie, bo Sinti na przykład nie chcą, żeby używać w odniesieniu do nich określenia Romowie, bo oni są Sinti. Więc, ale mniejsza z tym w tej chwili. Także mnie bardziej chodzi jakby o to, żeby historycy literatury jakby po pierwsze no, dostrzegli, że byli też inni, prawda, żeby jakoś, nie wiem, otworzyli umysły. I żeby, no bo to nawet jest tak, że przecież kiedy się czyta naukowską, to człowiek jest mocny. Michał P., którego pierwszym wzorem jest Michał Podchlebnik, uciekinier z tego obozu, w jednym ze zdań mówi, że dzisiaj, prawda, zakopywaliśmy, czy tam Niemcy mordowali cyganów. No, no i potem jakiś literaturoznawca, znaczy perspektywa Podchlebnika jest zupełnie zrozumiała. On wyjął z tej Sonderwagen, z tej ruchomej komory gazowej własne dzieci, więc jest to zupełnie naturalne, że on się skupia przede wszystkim na ofiarach żydowskich. Ale na przykład znalazłem opracowania rozmaite dotyczące opowiadania profesor Spaner, które traktowane jest jako opowiadanie o zagładzie Żydów. Podczas gdy w tym opowiadaniu nawet ćwierć zdania nie ma o zagładzie Żydów. I natomiast są wzmianki o tym, że te ciała pomordowanych to były ciała ze szpitalu wariackiego na przykład, prawda? I też historycy literatury nigdy w ogóle nie zastanowili się, kto to właściwie jest, prawda? Potem historycy, jak się zajrze do rozmaitych opracowań, okazuje się, że ofiarami albo inaczej, te ciała, które przybywały do Instytutu Anatomicznego kierowanego przez profesora Spanera, to były ciała głównie Polaków i Niemców. A przypuszczam, że więcej było tam Niemców niż Polaków. I chodzi mi generalnie, jakby powiedzieć, o wyczulenie na te inne ofiary, o które ja się w książce jakoś dopominam, no bo skoro przez 70 lat prawie tego nie robiono lub robiono stopniem znikomym. No ja to zrobiłem, ponieważ jestem literaturoznawcą, to jestem w stanie tylko analizować teksty literackie. Jakby potraktowałem trochę w tej książce literaturę jako świadectwo pamięci, albo jako specyficzne świadectwo, czy upamiętnienie tej zbrodni. O tyle istotne, że no, jak widać, często o pewnych zbrodniach w ogóle jest może tak, że o zagładzie Żydów czy o martyrologii Polaków generalnie dowiadywaliśmy się w szkole, z lektur szkolnych i znamy te rzeczy głównie z filmów, które też zwykle jako dzieci czy młodzi ludzie oglądaliśmy, one nas formowały. Były to takie, a nie inne oczywiście lektury, które na przykład jest taki tekst, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, jeżeli chodzi o zagładę cyganów, ale mówiący też o zagładzie Żydów, to jest opowiadanie Cyganie Wachmajstra Schulza, Tadeusza Makarczyńskiego, które nie chciałbym, że ja tylko pewnie przeczytałem, ale to jest książka zupełnie zapomniana. Były chyba dwie recenzje tylko z tej książki i właściwie nic, opowiadanie jest świetne, jest właściwie, to jest jeden z najważniejszych tekstów o jakby oczyszczaniu terenu, ołowieniu przez tego tytułowego Wachtmajstra Schulza cyganów i odsyłaniu ich do Treblinki. Więc natomiast co do większych projektów, to ja tutaj jakby niczego nie wymyślę, niczego nie zaprojektuję, bo ja się nie nadaję do pracy zespołowej. Natomiast to jakby prywatne plany dalsze naukowe i pisarskie.
Na razie powróciłem do literatury obozowej, bo zainteresowały mnie polskie obozy koncentracyjne, czyli o Jaworznie trochę pisałem, teraz ślęczę nad Berezą Kartuską, która z tego, co mi się wydaje, jest bardzo podobna jako obóz koncentracyjny do tych obozów niemieckich, które funkcjonowały w latach 1933-1939, gdzie jak przekonałem się na przykład w Berezie liczba ofiar śmiertelnych była wyższa od niektórych niemieckich obozów koncentracyjnych właśnie w latach 1933-1938. My boimy się używać rzeczywiście tego określenia obozy koncentracyjne w odniesieniu do polskich. To się nazywało oficjalnie miejsce odosobnienia. Natomiast ten obóz jest pod każdym względem, przypomina to coś, co nawet tam oczywiście w tekstach publicystycznych, komunistycznych bardzo mocno podkreślano, że ona była wzorowana na Dachau. Nie wiedzą historycy, czy była wzorowana na Dachau, czy nie była wzorowana na Dachau, ale wymyślić obóz koncentracyjny to jest rzecz stosunkowo prosta i do tego nie potrzeba nikomu wzorów. To tak samo jak były, prawda, przypuszczenia, że niemieckie obozy były wzorowane na sowieckich obozach koncentracyjnych, zwanych potocznie łagrami. Tutaj też no, oczywiście wychodzę z założenia, że żeby wymyślić takie miejsce, to nie trzeba dużej wyobraźni, nie trzeba jeździć gdzieś, zwiedzać i zobaczyć, jak to powinno funkcjonować, bo to po prostu jest łatwo zrobić. To być może szykuje się kolejna przełomowa książka. Ja zachęcam Państwa do lektury oczywiście tej książki, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Naprawdę jest to pozycja warta poświęcenia jej więcej uwagi.